Witam Was dzisiaj na moim kanale Ekokreatywna i pokażę Wam dzisiaj zdobycze z lumpeksu z wypadu do Limanowej. Słuchajcie, byłam weekendowo, naprawdę tak na chwilę w sobotę, niecały nawet dzień w Limanowej. Zdążyłam jeszcze przed zamknięciem dwóch lumpeksów odwiedzić. Jeden to był taki mały lumpeks w centrum w Limanowej, który zaraz zobaczycie tam w przebitkach, będzie się pojawiał, jak mierzę tam rzeczy w przymierzalni. Dosłownie byłam 20 minut przed zamknięciem sklepu, ale mimo to fajnie, bo udało się coś kupić i to naprawdę fajne, jakościowe rzeczy. Także warto tam zajrzeć. Warto tam zajrzeć. Cena była taka jak na metkach, więc tam nie było żadnej przeceny w tym momencie. Być może też po prostu był to nowy towar. Było to, powiem Wam, tak szybko, że nawet nie zauważyłam, jaki to był towar. Chyba to był właśnie jakoś w miarę nowy towar. A drugi lumpeks to było tekstylowo, tam jest dłużej otwarte, więc już zdążyłam koło pół godzinki spędzić właśnie w tekstylowo i poszukać fajnych rzeczy. Jak zwykle tekstylowo szukałam torebek i butów, bo często właśnie szukam tam takich rzeczy, bo mają. Trzeba oczywiście się naszukać, pogrzebać tam i często też trafiają mi się nawet zupełnie nowe rzeczy, szczególnie buty, więc zachęcam Was, jeśli macie gdzieś w pobliżu, to nawet za czasem warto zajrzeć na całkiem nowy towar, bo buty nowe, fajnych marek, skórzane, można tam dorwać. Także pokażę Wam teraz wszystko już i oczywiście zanim przejdziemy dalej, proszę Was też, jeżeli tylko Wam się podoba filmik, bardzo proszę polubcie. Będzie mi ogromnie miło i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie treści lumpeksowe, modę z takiej wyższej półki, szczególnie rzeczy z naturalnych tkanin i stylizacje w takim dobrym stylu. Stylizacje według wielkich projektantów nieraz bywają. Kto nie widział jeszcze też filmiku o trendach na nowy sezon jesień-zima przeglądu, to zapraszam Was do tego filmiku. Będzie podlinkowany jeszcze na końcu. Słuchajcie, lecimy do konkretu. Rozpoczęła się szkoła, więc wiecie, jako nauczyciel muzyki i plastyki już zaczęłam pracę w roku szkolnym, co niestety dzisiaj już troszkę słychać w moim głosie, także wybaczcie, jeżeli mój głos będzie trochę niedomagał. Nie jest tak źle, ale trochę jest już nadwyrężony. Zacznę od tego sklepu właśnie pierwszego, tego w centrum. Bluzka, którą mam na sobie, jest z tego sklepu. Naprawdę to jest super bluzka, bo podam Wam nazwę firmy na ekranie, bo nie pamiętam w tym momencie, ale patrzcie, jaki fajny styl tej koszuli. Taka koszula bluzka. W sumie jest to koszula, ma taki dosyć ciekawy krój, który też Wam pokażę tam na nagraniu, jak rozplączę tą bluzkę, bo teraz nie będę się już tutaj na bieżąco zmieniać. Super rękawy. Fajny taki trochę balonowy krój, można ją właśnie wiązać, można ją wszelako upiąć, wepchnąć do środka. Bardzo fajny styl, super kolor. Oczywiście wiem, że nie każdy lubi róż, ja uwielbiam róż i powiem Wam, że co prawda nie wiem, czy sobie ją zostawię, bo ja nie znoszę za wiele koszul. Nie wiem, ja jestem taka, muszę być wygodnie, lubię bardziej trykoty i jerseye niż takie koszule bawełniane, ale jest piękna, przepiękna i naprawdę patrzcie, jest nóweczka ta bluzka. Wystylizowałam ją też z tymi moimi kulotami z lnem, które są w rozmiarze takim bardziej SM. Myślę, że mogłoby też na jakąś mniejszą M-kę. Jak ktoś ma tak na pograniczu S-ki a M-ki rozmiar, będzie ten zestaw cały do kupienia, jeżeli chcecie. Oczywiście ja w razie czego też będę to nosić, ale bardzo rzadko noszę takie spodnie w kantek i koszule, więc jak ktoś kocha taki styl i tę kolorystykę, to zachęcam Was. Możecie do mnie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. Słuchajcie, bardzo naprawdę fajne rzeczy tam były. Też nie kupiłam za dużo, bo też nie miałam tak dużo czasu, wiecie, tam grzebać na przykład godzinę, prawda? Ale udało mi się kupić super spódnicę, którą też zobaczycie w stylizacji później z torebką, która będzie z tekstylowo. Super spódnica w rozmiarze LXL niestety. Naprawdę jest spora. Tu jest napisane 42. Podszewka jest wiskozowa w całkowicie, w 100%. Natomiast, znaczy acetat z wiskozą, ale to w zasadzie można powiedzieć, że to jest wiskoza 100%. W związku z tym dwa różne rodzaje. Spódnica jest z wiskozy i poliestru. Jest naprawdę super. Zobaczcie, to jest marka Sand, więc bardzo fajna marka. Super uszyta jest ta spódnica. W środku materiał jest w ogóle ten, co do ciała, naturalny w 100%, więc fajnie. I podszewka jest taka śliska, koszulowa, bardzo fajna, naprawdę. Nie będzie się to czepiało niczego. Piękny styl ma ta spódniczka. Tu ma w ogóle taki aksamit. Bardzo ładne kolory.
Bardzo mi się podoba, wiecie? Ten zamek, ja tam źle przymierzyłam, ten zamek to jest właśnie tak trochę z boku ma być. Bo ja do końca nie wiedziałam, a też tą spódnicę mam na tyle za dużo, że mi się obracała. Więc tam troszeczkę to inaczej przymierzyłam, ale nic. Patrzcie, jaki piękny żakard. W teraz bardzo modnej kolorystyce. Takiej właśnie jesiennej, z tym bordem. No i pięknie będzie wyglądać. Ja tu zmierzyłam do liliowej bluzki i do takich moich bucików na obcasie. Rajstop pod kolor i przymierzyłam do tego torebkę, którą zaraz zobaczycie, o której zaraz opowiem szczegółowo, a tymczasem zobaczcie stylówkę, jak trzymam tą spódnicę, bo ona mi spada po prostu, praktycznie spada mi całkiem z bioder. Tak jak mówię, no to jest zdecydowana L-ka, jak ktoś lubi krótkie, patrzcie, naprawdę śliczny styl spódnicy, super firma, ideał moim zdaniem na jesień taka spódniczka. Także naprawdę fajnie się udała. Pokażę Wam teraz kolejną rzecz z tego sklepu, czyli naprawdę przepiękny sweter z kaszmiru. To jest na pewno kaszmir, chociaż nie ma metki ze składem, ale ja już trochę pokupowałam kaszmirów i pokazuję Wam tutaj z bliska, jak nowy. Nie można tego pomylić, słuchajcie. Kaszmir ma specyficzny, bardzo, bardzo delikatny, bardzo naturalny dotyk. No i to gwarantuję Wam, że to jest, macie moją gwarancję, że to jest kaszmir. I to 100% kaszmir, bez dodatku jakiegoś sztucznego. To jest taki sweter, ja go tam mierzę tak po prostu do koszuli, do spodni, bez żadnych ceregieli, ale taki sweter jest mega uniwersalny. On nie ma zapięcia, natomiast ma szlufki i można sobie nosić go z paskiem, można sobie jakąś szarfę do tego dać, rzemyk czarny do wiązania i tak dalej. No mnóstwo możliwości, można zupełnie też odciąć sobie szlufki, jak komuś przeszkadzają i mieć taki luźny, jesienny sweter, albo zamiast kurtki, zamiast płaszcza, jak jeszcze jesień nie jest jakaś taka bardzo zimna i deszczowa. Mega piękny, naprawdę w idealnym stanie. Bardzo fajny ma też ten kołnierzyk. Ja tam chyba to zmierzyłam do spodni kremowych i kremowej koszuli takiej, która będzie też z inną marynarką za chwilę, z marynarką. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, może być do stylu oldmany, może być do sukienki mini, nawet czarnej, wieczorowej, jako taki płaszczyk właśnie, więc mega fajna, uniwersalna i bardzo jakościowa rzecz. Kolejny zakup stamtąd to żakiet. Była tam jeszcze taka narzutka bawełniana w przymierzalni, ale ona powędrowała do Joasi, która była ze mną na zakupach, mojej przyjaciółki. Słuchajcie, rozmiar 38 i rzeczywiście ja troszkę luzu mam. Może to być spokojnie też na rozmiar 36 marynarka. Piękna marynarka vintage z H&M. Ona jest już takich, no taka naprawdę vintage, podejrzewam. Słuchajcie, skład jest taki. 39 poliester, 33 wełna, 28 wiskoza, więc naprawdę fajny skład. Tu mamy ponad 60% wełny z wiskozą. I podszewka jest częściowo wiskozowa, częściowo poliestrowa. Podejrzewam, że ten materiał to jest poliester. Ten materiał tutaj w głównym tym to jest raczej na pewno wiskoza, więc ona jest tak pół na pół. Bo tutaj mamy dwa rodzaje podszewki, widzicie? Także naprawdę fajny, w super takim stylu właśnie oldmany. Ja tu Wam przymierzyłam do kremowych spodni i koszuli takiej bardzo szlachetnego materiału z jedwabiem. I do tego właśnie botki, a ponieważ jest tu kolor bordowy, to wystylizowałam to w modnych trendach, czyli z bordowymi dodatkami, czyli z właśnie botkami i torbą, a w drugiej wersji zobaczycie też to z kaszkietem, który jest prawie w identycznych kolorach, który jest z ostatnich zakupów. Patrzcie, udało się żakiet, boże, kaszkiet w takim dość podobnym stylu do tej marynarki. Ten sam rodzaj materiału, minimalnie różnią się kolory, ale jak najbardziej można to połączyć w jednej styluwie. Super są te kaszkiety, nadal dostępne jak coś. Tylko nie duże rozmiary to są. Jak macie większy rozmiar głowy, to będzie takie 55, max 56. Naprawdę śliczny żakiet w stylu takim jeździeckim, czyli modnym teraz, takim equestrial, jak to się mówi. Mnie się bardzo podoba. Super kolorystyka, fajnie, że to jest właśnie z tym bordem, więc wszystko w trendach. To będzie doskonały żakiet dla osób, które nie mają za wysokiego wzrostu. Dla osoby powyżej metr, powyżej mojego wzrostu może być już, czyli powyżej 1,65 m, może ten żakiet być trochę za krótki proporcjonalnie, bo on nie jest długi, a
wydaje mi się, że to jest właśnie typowy rodzaj żakietu dla osób o niewielkim wzroście i do średniego, który wtedy fajne robi proporcje sylwetki. Za długi żakiet będzie nam skracał nogi, a tutaj będziemy, jak ktoś nie jest wysoki, a chce sobie mieć dobre proporcje właśnie poprzez ubranie zrobione, to taki właśnie krótszy żakiecik będzie mega fajnie wyglądał. Kochani, to są wszystkie zakupy z tego sklepu i teraz Wam pokażę zakupy z tekstylowa. I najpierw zacznę od ubrań, bo w tekstylowo kupiłam tylko jedno ubranie. To jest to. I to jest piękna rzecz z lnu, nowa z metką. Zobaczcie. Włoska, torencka marka Acqua e Limone. Len, wszystko jest na metkach, słuchajcie, naprawdę piękny materiał. Już Wam powiem rozmiarówkę. Nie wiem, czy to nie jest taki jeden rozmiar dla wszystkich, po prostu jest to taki obszerny płaszcz. 50% len, 50% bawełna. Tu nie ma rozmiaru, więc jest to uniwersalne. Po prostu jest to dla wszystkich, jak ktoś lubi takie luźne rzeczy. Ten dół po prostu jest z bawełny, widzicie? Dół jest bawełna, góra jest len. Dlatego 50 na 50. Super rzecz. Ja Wam tutaj mierzę ją na kostium kąpielowy, tak po prostu jako taka narzutka, jak się idzie na plażę. Kostium i tylko to. I idziemy gdzieś, jak jesteśmy blisko plaży. Można to w ten sposób użyć, ochroni nas od słońca, jest mega naturalne i przewiewne. Natomiast druga rzecz, mierzę do sukienki, którą też kupiłam. Tutaj zobaczcie, jest sukienka, identyczną sukienkę z H&M, z wiskozy mam. Widzieliście mnie wiele razy pewnie w stylówkach, jak mnie oglądacie. Tylko tamta jest kwiaty, z takim wiązaniem na plecach. I też Wam pokażę tą, za chwilę tą sukienkę osobno. A ta jest po prostu z gładkiego materiału. Bardzo to jest praktyczna, fajna, mega przewiewna, mega wygodna. Sukienka właśnie takiego typu bardzo letniego, plażowego, wyluzowanego. No i na to włożyłam tym razem kostium, sukienka i na wierzch to jako płaszczyk. Jak już by nie było tak gorąco gdzieś wieczorem do zarzucenia. Ale to może być po prostu na jakieś shorty, taka koszulo, tunika też. Może to być rodzaj płaszczyka już takiego, jak jest ciepła jesień, na coś, na sukienkę fajną, na spodnie lniane. Bardzo, bardzo piękna rzecz, słuchajcie. No, tą sukienkę jeszcze Wam tutaj pokazuję osobno w stylówce, po prostu do kostiumu, jak to wygląda. A, i jeszcze od razu Wam teraz powiem, że w tej stylówce, w ogóle w tych stylówkach wystąpiły właśnie torby, które kupiłam w tekstylowo. Ta jest piękna, patrzcie, jaka wielka torba ze skóry naturalnej. Naprawdę super kolor i naprawdę w super stanie, no nie wierzę, że... No tutaj jest takie mikro przetarcie, ale naprawdę jak na taką torbę tego w ogóle nie widać, totalnie. Jest super, super piękna. Beżowy kolor skóry, taka, ona nie jest jakby, może to są kawałki skóry małe, ale jest przeszywana na wierzchu takimi tymi. I Wam zaraz pokażę środek. Naprawdę ogromna torba, patrzcie ile tu jest miejsca. Tutaj ma przegródki, też jest skóra w tym wykończeniu. Tutaj jest taka jeszcze mikro przegródka, można tu szminkę wsadzić. Ja tak używam tych przegródek, co dawniej były, wiecie, na telefony te takie malutkie, ale teraz to już tam telefon raczej nie wejdzie. Przeprałam podszewkę. Oczywiście, wiecie, ja zawsze dezynfekuję też te i buty, i torby, przemywam, pastuję i tak dalej. Te buty, które zaraz zobaczycie, też oczywiście są zdezynfekowane, jednych jeszcze nie wypolerowałam, ale to trudno, nie zdążyłam. W każdym razie to jest mega super rzecz, ta torba. Jeszcze dwie torby mam. Właśnie ta bordowa torba, która była w stylówkach. No i nawiązując już do tych trendów teraz, które są, czyli właśnie na bordowe dodatki, na bordową skórę. Super piękna torba ze skóry. Genuine leather. Forse in pelle po włosku, made in Italy. Naprawdę świetna, patrzcie, jakie ma detale, ma dodatkowy pasek. Ten pasek nie jest ze skóry, tylko z takiego, takiej tkaniny, ale jest w kolorze bordowym. Tak wygląda, tu ma przegródkę. To jest skóra naturalna wszystko, z czarnym tutaj wykończeniem, też tu ma takie paski czarne.
dużo przegródek. Tu są w ogóle dwie główne i one mają też przegródki w sobie jeszcze. Także naprawdę super, bardzo ładna podszewka jak nowa. Świetna jakość i jest zapinana na taki tutaj zatrzask magnetyczny. Mega rzecz. Super, że udało się w tym modnym kolorze kupić torebkę. No myślę, że to będzie super zdobycz i świetna też jest wielkość tej torebki, bo nie jest ona ogromna. Jest taka właśnie idealna na co dzień. I nie jest wcale jakaś bardzo ciężka, bo wiecie co, czasem te torby potrafią ważyć nie powiem ile. Kolejna też skórzana torebka. Teraz modne są bagietki w ogóle. Naprawdę w super stylu torebka i pięknie wykończona. Już Wam tutaj też powiem szczegóły. Torebka od Anne Klein, więc też markowa torebka, słuchajcie. Piękna skórka. Bardzo ładnie wykonana i zaprojektowana torebka. Zobaczcie, tutaj są inicjały Anne Klein. Bardzo ładnie przeszyta torebka. Śliczne tu są też wykończenia dołu. To wszystko jest skórka, oczywiście ma takie rączki. One spokojnie wchodzą tutaj na... O, nawet z płaszczem bez problemu. Także w modnym stylu, w super... Patrzcie, jako ładne tutaj. Tu jest taki magnetyczny zatrzask. Tutaj jest, tutaj są też przegródki takie otwarte, ale wszędzie są zameczki. I w środku jest znowu taka przegródka z zamkiem, gdzie można sobie schować takie rzeczy, które najbardziej nas chcemy ochronić, że są w zamku. Jeszcze jedna przegródka z zamkiem, no i w ogóle takie różne małe też przegródki materiałowe, więc bardzo praktyczna torebka. Z obu stron ma te kieszenie takie i mierzyłam Wam tam tą torebkę do tego czarnego swetra. No i idealnie będzie pasować do czarnych rzeczy, super, naprawdę piękna jakość skóry. Widać, że to jest produkt naprawdę wysokiej jakości. I białe przeszycia też ma, więc też bardzo fajnie to wygląda. To będą wszystkie torebki na dziś, a teraz pokażę Wam buty. Dwie pary butów kupiłam, jedne są zupełnie nowe, zupełnie. Piękne, piękne baleriny ze skóry, włoskie. Rozmiar 40. Nowe, nigdy nie używane. Widać też w środku. Wyjmę może te papierki, bo one miały jeszcze takie jakby od zakupu papierki. W ogóle piękna skóreczka, cienka. Paryskie buty jakieś to są. Typowe takie balerinki cienkiej skórki. No ale zobaczcie, jakie to jest cudne. W najmodniejszych trendach teraz są baleriny. A te są świetnej, naprawdę świetnej jakości, pięknie wykończone, mięciutka podeszwa, ma takie wypełnienie w środku, więc kto ma 40, tadam, może mierzyć. Piękny kremowy odcień. Drugie buty są od Wojtyłko, komfort na co dzień taka linia i też są bardzo nowe, zobaczcie jakie podeszwy nowe. I to są też rodzaj baleriny, tylko na obcasie takim 3-centymetrowym. I one są częściowo lakierowana skóra, to jest skóra oczywiście, widać nawet, zobaczcie, w środku. Tutaj jest taka lekko złocona skóra bordowa, obszycie i ta skóra tutaj jest lakierowana. Więc takie balerinki częściowo lakierowane. No i znowu ten kolor, który jest teraz na topie, czyli bordo. Oczywiście te buty są na mnie za duże, więc ja ich nie mierzę, bo będę wyglądać jak... No nieszczęśliwie, ale możecie sobie wyobrazić, że do tej torebki na przykład i w ogóle do tegorocznych trendów buciki idealne. 39. Zapraszam Was. No i tak, słuchajcie, wygląda na to, że już wszystko. No to są wszystkie moje zakupy z Limanowej. Jak mówiłam, to były bardzo krótkie zakupy czasowo. To trwało trochę ponad godzinę w sumie razem z dojazdem, więc tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. I zapraszam Was na moje małe media. Dużo jest teraz tam wrzutek, różnych filmików, także Instagram i Facebook eko.kreatywna/k i też na TikToka oczywiście i na Vinted Silk Design Wool, które też jest podlinkowane zawsze w opisie filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!